don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fish. Siemano, ziomale, z tej strony Osama Blanta. Witam was w kolejnym materiale dzisiejszego dnia. Słuchajcie, tak jak myślałem, 6ix9ine poszedł na ugodę z policją i w nocy ze środy na czwartek został przeniesiony ze swojego dotychczasowego więzienia do federalnego zakładu, który jest regularnie wykorzystywany do umieszczania w nim świadków godzących się na współpracę z policją. Adwokat 6ix9ine'a Lance Lazaro mówi, że to wszystko z powodu bezpieczeństwa jego klienta. Chodziło po prostu o to, aby trzymać go z daleka od gangów Crips i Bloods oraz z dala od niebezpiecznych więźniów przebywających w jego poprzednim miejscu odsiadki. W więzieniu, w którym przebywał do środy, umieszczeni byli nawet bardzo groźni przestępcy. Natomiast w zakładzie, w którym przebywa obecnie, są podobno sami sympatyczni goście. Innymi słowy, nikt go w dupę nie wyrucha. Moim zdaniem chodzi tutaj o to, że w momencie, gdy inni więźniowie dowiedzieliby się, że 6ix9ine na nich sypie, po prostu spuściliby mu w pierdol lub wyruchali dupę. 6ix9ine'owi nie podobała się taka wizja przyszłości i razem z adwokatem załatwił sobie przeniesienie. Jeśli wy myślicie podobnie, dajcie znać w komentarzu. Jak dla mnie 6ix9ine zmienił się nie do poznania. Najpierw zgrywa wielkiego gangstera Bloods, a teraz postanowił współpracować z policją i donosić na kolegów, z którymi palił zioło jeszcze parę dni temu. Powiem wam, że nie poznaję chłopaka. Bardzo mnie ciekawi, jak ta sprawa się skończy i szczerze mówiąc na obecną chwilę nie mam pojęcia. W opisie macie wszystkie linki, poczytajcie sobie. Zapraszam również na media społecznościowe. No i co, bajos. Czyżby The Game miał rację, wypowiadając te słowa na koncercie w Słowenii? Fuck 6ix9ine! Fuck 6ix9ine! Fuck 6ix9ine! Fuck 6ix9ine! Fake ass blood! Fake ass blood! Fake ass blood!